Już tam już, o tam stań gdzieś. O, tam. Tam? Piękne. To skromne. Oskena, ty byś nam coś zaśpiewała? No. Szanowny gospodarz publiczny, koleżanki i koledzy, zebraliśmy się dzisiaj po to, aby uczcić Światowy Dzień Kobiet. Z tej okazji pragniemy złożyć wszystkim paniom i panienkom najserdeczniejsze życzenia i zaprosić do obejrzenia artystycznego programu, który przygotowała Płeć Brzydka. Kobiety, dawniej ich uroda była natchnieniem dla poetów, dziś kobiety są jeszcze piękniejsze. Dawniej śpiały w domu i pilnowały ogniska domowego. Dziś można je spotkać w każdym zawodzie. To oczywiście nie oznacza, że zaniedbują ognisko domowe i tylko złośliwcy twierdzą, że od kiedy zjawiła się baba na orbicie, nawet już tam w niebie trudno być aniołem. Istnieje powszechne przekonanie, że Dzień Kobiet to święto minionej epoki. Mówią, że to święto komunistyczne. Nic bardziej mylnego. Międzynarodowy Dzień Kobiet został ogłoszony przez kobiety w Kopenhadze w 1910 roku. A zresztą niech sobie mówią, co chcą. My współcześni faceci, mężczyźni, wiemy, że kobiety zasługują na szczególny szacunek. Ale czy było tak zawsze? Oto kilka opinii męskich z minionych epok na nasz temat. Arabowie twierdzili, że bramy raju są na zawsze zamknięte dla kobiet. A Chińczycy, że kobieta nie ma duszy. Afrykanie uważali, że praca wzmacnia kobietę, a osłabia mężczyznę. Słynny cesarz francuski powiedział, prawa nie przysługują kryminalistom, nieletnim i zamężnym kobietom. Kobiety nie miały prawa do nauki, nie mogły też być lekarzami, ani nie pracowały zawodowo. Siedziały w domu, opiekowały się dziećmi, dbały o mężów. Prawda, że to wygodnie dla mężczyzn? Pozostaje mi się wstydzić za moich męskich przodków. Ale nadszedł czas. Przełom XIX i XX wieku, że świat usłyszał krzyk sufrażystek, kobiet walczących o równouprawnienie. To dzięki nim możemy dzisiaj uczyć się, pracować zawodowo i robić karierę, również w polityce. Corocznie pod hasłem obrony praw kobiety obchodzony jest 8 marca, Międzynarodowy Dzień Kobiet. Dzisiaj pewnie nie ma zawodu, w którym by nas zabrakło. Jesteśmy lekarzami, szefami wielkich firm, a nawet państwa. Latamy w kosmos, zdobywamy szczyty górskie i pływamy po oceanach. Przez to jesteśmy bardziej zapracowane, zagonione i zmęczone. A w domu, jak to w domu, bywa różnie. Przygotowanie dzisiejszej uroczystości zostało zrzucone na barki tych brzydszych ze szkoły. A czy zdołali udźwignąć ten ciężar, przekonamy się już niebawem. Na początek bardzo proszę o wysłuchanie jakże pięknego wiersza o kobiecie. O kobiecie. Proszę o wysłuchanie. Kto by tam kiedyś kobiety zrozumiał? Anioł by nie śmiał, diabeł by nie umiał. Czego jej w życiu do szczęścia potrzeba? Piekła zakątek czy kawałek nieba? Kto by tam kiedyś kobiecie dogodził? Chyba się jeszcze taki nie urodził. Bo ktoś odgadnąć, moi mili, raczy, dlaczego zwykle tak odmowę znaczy. A gdy nie powie, to może by chciała, gdyby się więcej pozastanawiała. I chociaż czasem złośliwa, kąśliwa, nie lilia biała, a zwykła pokrzywa. Wie to ród męski i ty, dobry Boże. Choć z babą jej źle, bez niej jeszcze gorzej. Dziękuję, dziękuję. Przed państwem jakże wzruszająca pewna historia o miłości pod tytułem Miłość, ach ta miłość. Akcja rozgrywa się w okresie romantyzmu, kiedy władza Janowa walczyła z Tatarami. Naszą główną ideą jest ukazanie miłości, jaką połączyła Mariolkę z Godziszowa z Bogdanem z Janowa.
Proszę zwrócić uwagę na strefę metafizyczną, przekaz jaki zawiera się w tym przedstawieniu oraz na puentę, która zmusza nas do refleksji. Bo kto z nas nie marzył kiedyś o prawdziwej miłości, zwłaszcza w tym pięknym dniu, jakim jest Dzień Kobiet. Przez ukazanie piękna naszych bohaterów chcemy zaprzeczyć słowom piosenki Maryli Rodowicz. Dziś prawdziwej miłości już nie ma, a więc zaczynamy. Nasza Mariola, pełna swojej urody i gracji, będąc kwit esencją kobiecości, wybiera się na tajnym wielmowie, w poszukiwaniu swojej drogi i połówki. Szybko się klimatyzuje, lecz po pewnym czasie towarzystwo otaczające ją uległo szybko zmianie, co u naszej Mariolki wywołało delikatne zdziwienie. Ich spojrzenia spotykają się ze sobą, zakochują się w sobie od pierwszego wrażenia. Cały wieczór nie przestaje jej powtarzać te oto słowa. Spędzają długie wieczory nad brzegiem stawu, tuleni w siebie, słuchani w odgłosy rechoczących żab. Lecz w każdej miłości, nawet tej najbardziej romantycznej, wyzysk nie omija nawet naszych narzeczonych. Mariolka dowiaduje się o zdradach i występkach swojego ukochanego. Jej zranione serce podpowiada, aby wrócić do ojczystej ziemi godziszowskiej. Tam oddaje się pracy i poszerza swoje ary na hektary, próbując zapomnieć o zranieniach i spełnionej miłości. Bunan wpada w chwilową konsternację i rozpacz. Pełen tęsknoty wyjeżdża za Mariolką do jej miejsca zamieszkania, gdy śpiewuje pod oknem naszej Marioli przepiękną serenadę. Wczoraj w mojej głowie nie jedna maseleczka. Żywię to, bo nie fajna, bo nie męczka. Przyjęło z domu, a pierwszy raz. Wtedy poczułam, że to czas na podróż. Mariolka, Mariolka,
widząc staranie Bogdana, postanawia mu wybaczyć. Od tej pory Bogdan nie przestaje śpiewać jakże przepięknej, głębokiej, romantycznej piosenki. Zostały mi smutne listy w których piszesz mi, jak ci bardzo źle. Ja chciałabym znowu ujrzeć mnie. Moja marioneczko, czy ty o tym wiesz? Tyle razy cię skupiłam, jak w moim śnie. Moja marioneczko, czy ty o tym wiesz? Do tych wszystkich i jak przyzwyczających wydarzenia myśli bohaterowie, które świętują zwycięstwo miłości, by żyją długo i szczęśliwie. I tak oto ta historia jest przekazywana pokolenia na pokolenie. Wielkości Janowa i Okoli. Tak trwała aż do dnia dzisiejszego. Mam nadzieję, że ta oto historia spodobała wam się i bardzo proszę, dbajcie o swoje kobiety, bo nie zawsze są takie jak Marionka i nie wszystkim wybaczają. Następnie proszę o wysłuchanie kolejnych przepięknych wierszy o naszych wspaniałych kobietach. Kobieta, to ta, co sobie sutenę. Kobieta, to ta, co ślad szminki na męskim kołnierzu zostawia. Kobieta, to ta, której pocałunki rozpalają. Kobieta, to ta, w której nie znajdziesz końca. Kobieta, to ta, która kocha i nienawidzi z całego serca. Kobieta, to ta, która w męskie serce nóż wbija po kilka razy, nawet gdy jest już martwe. Kobieta, to ta, która walczy o swoje. Kobieta, to ta, co nigdy się nie poddaje. Kobieta, to ta, której łzy wzruszają niejedno serce. Kobieta, to ta, która urokiem uwodzi. Kobieta, to ta, której się nie oprzesz. Kobieta, to ta, która rozkocha i zostawi. Kobieta, to ta, co z myśli wygonić się nie da. Kobieta, to ta, co dłońmi wzbudza dreszcze. Kobieta, to ta, co wzrokiem powala cię na łóżko. Ach, ta kobieta. Nie licz lat i dawna dziewczyno, ich nurtu nie zatrzymasz, niech płyną. Bądź jak stare, dobre wino, zatrzymaj słodki jego bukiet. I w zachwycie łap chwilę, jak piękne motyle, nie pozwól im uciec. Bo w zachwycie...